Tak się cieszę, że ta lekcja się skończyła. Była strasznie nudna, nie? Chwila, widziałaś to? Coś nowego. Trochę dziwne. Nie rozumiem sztuki. Możemy to ulepszyć. Może dorysuję wąsy? Ty też to widziałaś? Nikt nie będzie niszczył sztuki. Nie pozwolę. Macie wielkie kłopoty. Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Witajcie w kulinarnym wyzwaniu. Czeka nas świetna zabawa. Kto pierwszy wciśnie guzik? Ja? No dobra, do dzieła. Mam dobre przeczucie. O, a to co? Ekscytujące. Wow, patrz na to. Te narzędzia mi się przydadzą. O co jej chodzi? Właśnie, co ty robisz? Nabrałam was, co? Chcę, żebyście stworzyły Shreka. O, udawałaś ogra. Ale co mamy wykorzystać? Popatrz, mam awokado. Czas zabrać się do pracy. Najpierw przekroję awokado na pół, a teraz wyjmę miąższ. Potrzebuję kawałek chleba. Powycinam awokado i ułożę z niego twarz ogra. Nie można zapomnieć o oczach i już można zajadać. To wygląda świetnie. Nie wiem, jak ja to zrobię. Chyba będzie ciężko. Ups, posprzątam później. Ale bałagan. Ale robię, co w mojej mocy. Czas się kończy. Jestem gotowa. Będziesz pod wrażeniem. Wow, ale super. Okej, Sunny. Fuu, co? Coś nie tak? Och, ale wstyd. Cóż, przecież tego nie zmarnuję. Och, no wiesz, obrzydasz mnie. A to co? Będę miała koszmary. Gina wygrywa. Uhu! Sprawiedliwy wynik. Kamień, papier, nożyce! Kamień, papier, nożyce! Wygrywam! Co się dzieje? Co to za hałas? Pająk! Pająk! To wszystko? Spoko, załatwię to. Och, ale uroczy. To nic takiego. Czy ona zwariowała? Co ona wyprawia? Wpadłam na pomysł. W ramach następnego wyzwania zróbcie Spidermana. Uhu! To będzie świetne. Do dzieła! Wyleję keczup na spód do pizzy. Tyle wystarczy. A teraz rozsmaruję go łyżeczką. Musi być ładnie i równo. Teraz czas na ser. Już robię się głodna. Tyle sera wystarczy. Trzeba dodać również peperoni. Coś pysznego. O, jeszcze papryka. To będzie maska Spidermana. A żółtą ułożę wzdłuż brzegów pizzy. A oczy zrobię z sera. Jeszcze troszeczkę. Podoba mi się to. Teraz moja kolej. Dzieło Sunny wygląda nieźle. Ha, najpierw degustacja. Sprawdźmy, kto wygrał. Damo z obrazu. Jesteśmy gotowe. O, widać, że tylko jedna z was oglądała Spidermana. Decyzja jest prosta. Sunny wygrywa. O, tak, udało się. O, a tak się starałam. Mogę kawałek? Ja próbuję pierwsza. Co do? Hej! Wybacz, ale zgłodniałem walcząc ze złoczyńcami. Ciekawe, co nas czeka tym razem. Przed wami szatańskie wyzwanie. Nie podoba mi się to. Żartuję. Zróbcie jednorożca. Musi być uroczy. O, kocham jednorożce. Są takie słodkie. To fakt. Mamy nacisnąć guzik? Tak, zróbmy to. O, brokat. Przyda się. A ja wykorzystam tę posypkę. Będzie super. Muszę się zastanowić. O, chwila. Wezmę od Ginny jedną babeczkę. Hej, to moje. Daj spokój, masz ich pełno. Do dzieła. Nałożę krem na babeczkę. Zacznę od brzegu i będę kierować się do środka. A teraz wezmę inny kolor. To będzie róg mojego jednorożca. A teraz zrobię mu oczy z serduszek. To nie fair. Co tam? Chyba mogę ci pomóc. Na początek weź dużą tacę. Idealnie! Teraz ustawię babeczki na tacy. Zrobię z nich kształt jednorożca, a następnie przykryję je kremem. Najpierw narysuję kontury, a później je wypełnię. Teraz wszystko wygładzę. To będzie moja baza. Resztki kremu mogę zjeść sobie później. Czas na dekorowanie. Zacznę od żółtego kremu, a potem wezmę inny kolor. Musi być kolorowo. Wygląda świetnie. Zupełnie jak tęcza. Dodam jeszcze uszko i wszystko gotowe. Och, to wygląda świetnie, Sunny. Skończyłyśmy. Mojego jednorożca będzie szkoda jeść. Ja swojego schrupię. Och, ta babeczka jest urocza. Ale dzieło Ginny. Wow, trudny wybór. Dlatego ogłaszam remis. Yeah, to brzmi fair. Okej, czas na ucztę. Wybacz, że to robię, ale jestem bardzo głodna.
Już nie mogę się doczekać. Ale pyszne. Sunny? Co? Co jest? W końcu mam jednorożca za przyjaciela. To najlepszy dzień w moim życiu. Do czego to służy? Nie mam pojęcia. Będzie się działo. Zróbcie dla mnie naleśniki z Pikachu. Wspaniałe wyzwanie. Wow, ale jesteś chętna? Zacznę od konturów. Wykorzystam do tego czarne ciasto. A teraz narysuję oczka. Nie wiem, czy podołam. Chyba potrzebuję pomocy. Nacisnę ten guzik. Czy coś nie powinno się stać? O, Pokeball! Wow, patrzcie na to! Zamieniło się w szablon. Właśnie tego mi trzeba. Odrysuję kształt czarnym ciastem naleśnikowym. A teraz dodam kolory. Policzki będą czerwone. Trzeba też pamiętać o buzi. Oczy będą białe. Ale jestem precyzyjna? Okej, co dalej? O, spójrzcie na dzieło Sunny. Jest świetne. Teraz mogę pomalować go na żółto. Muszę tylko trzymać się linii. Szablon bardzo ułatwił mi zadanie. Prawie skończyłam. Został już tylko ogon. Nie muszę się spieszyć. I to by było na tyle. Wow, jestem pod wrażeniem. Co? Co to za zapach? Ha? O nie, mój naleśnik. O, to nie wygląda dobrze. Jest spalony. I co ja teraz zrobię? Może mogę to jakoś przykryć. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy. Ha, to się nie uda. Na szczęście mój Pikachu wygląda dobrze. Czas go obrócić. Wow, wyszedł świetnie. Kończy wam się czas. Proszę bardzo. Będzie źle. Przynajmniej jest żółty. To niesamowite, Sunny. Gina, to... Co to ma być? Nic prostszego. Sunny wygrywa. O tak, wygrałam. Woohoo! Tym razem nie narzekam. A teraz mogę zjeść sobie naleśnika. Przestań mnie dołować. Jak myślisz, co jest pod spodem? Zaraz się dowiemy. Przed wami zagadkowa runda. Emocjonujące, prawda? Nie lubię niespodzianek. No dalej, miejmy to już za sobą. He? Miki? Ja mam Lili. Co niby mamy z tym zrobić? Jestem zmieszana. Serio? Nadal nie rozumiecie? Macie zamienić się w stylistki. Zaprojektujcie sukienki. To wszystko? Nie ma sprawy. Trzeba tylko wcisnąć guzik. Uwielbiam ten moment. Chwila, mam użyć jednej ręki? Okej, spróbuję. To chyba nie będzie takie trudne. Powinno być zabawnie. O, jest trudniej niż myślałam. Może wykorzystam zęby. Ups. Muszę się skupić. Chcę, żeby wyszło idealnie. Co to? Pyszne. Dzięki, Sunny. Okej, zróbmy to. Nałożę krem na talerz w ten sposób. Zrobię małe kleksy, dzięki którym sukienka będzie ładna. A przynajmniej taki jest plan. Fajna zabawa. Góra jest już skończona. Teraz będę robić większe kleksy na dole. Nałożę krem aż do końca talerza. Stworzę w ten sposób trójkątny kształt. A teraz czas na ozdoby. Te kuleczki dodadzą sukience szyku. Wow, coś pięknego. Musisz się pospieszyć. No dalej. Wiem, że dobrze mi poszło. Co myślisz? Dałam z siebie wszystko. Och, trochę się różnią. Dobrze ci poszło, Gino. Wygrywasz. Brawo. O tak, co za radość. Tam, zjem sobie krem. O tak, bardzo pyszne. I co będzie dalej? To już koniec. Wracacie do szkoły. Do zobaczenia później. Wow, czy to się naprawdę wydarzyło? Sunny, zobacz. Dorysujmy jej rogi. Nie, nie ma mowy. Idziemy na lekcję. No tak, chyba masz rację. Widzę, że dostały nauczkę. Zajmę się nimi następnym razem. O, tego szukałam. To ma chyba 1000 lat. Ale fuks. Patrz, ciekawe do czego służą. Pewnie można coś wygrać. Ekstra! Moja kolej!
A, z nieba spadają zabawki Puppet. Podobają wam się te przyciski? Ten jest jeszcze lepszy. Co? Co się dzieje? Patrzcie na to! Wybieram zielony. Idealnie. Mam nadzieję, że jesteś głodna. Proszę bardzo. Co za ogrom makaronu. Pułk wojska by się najadł. Gdyby chociaż był podgrzany. Niezbyt przyjemne uczucie. Myślicie, że jest smaczny? Już wiem. Nigdzie się bez nich nie ruszam. Zawsze pomagają zabić nudę. Interesujący wybór. Czyż nie jest piękny? Idealny na zimę, prawda? Może żółty. Dobrze, że chodzę na siłownię. Nadchodzi mączna lawina. Nic nie widzę. Jakbym wzięła prysznic w mące. To było coś. Apsik. To chyba zaraźliwe. Spójrzmy. O tak. Już czas? To będzie bardzo słodkie. Uwaga na głowę. Wygląda pysznie, co? Piękne pastelowe odcienie. Wow. Wybrałam chyba najlepszy przycisk. Jestem w piankowym niebie. Zjem wszystkie. Nie wiem, co wybrać. Ej, to ci się przyda. A? Serio? Cóż, dzięki. Nadciąga drażetkowy deszcz słodyczy. Szykuj się. Wow, te cukierki robią niezły hałas, ale nie mam nic przeciwko. Wodospad moich ulubionych pyszności. Już wiem. Hej, Lizzie, chcesz cukierka? Dam ci w zamian trochę pianek. Wow, niezły interes. Tego się nie spodziewałam. Ja nie mogę, to takie ekscytujące. Jestem gotowa, a ty? Ale zimne. Jesteśmy całe przemoczone. Wow, co jest? Hej, wkoło ciebie też jest mnóstwo guzików? O tak, szaleństwo. Zastanawiam się, który wcisnąć pierwszy. Zacznę od czerwonego. Ciekawe, co się stanie. Przebiję ten balonik. Co na mnie spada? Wow, to gumisie. Wspaniale, uwielbiam je. Hej, chwileczkę, mam świetny pomysł. W porządku, czas nawlec je na nitkę. To całkiem przyjemne zajęcie. A teraz dodam ich jeszcze więcej. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Mam teraz gumisiowy naszyjnik. Waham się, myślę i co... Żółty! Nadchodzi! Pyk! Co to jest? To jakieś dziwne. Nie podoba mi się. To makaron! Już wiem! Mam przecież spinki! Przypnę go sobie do włosów i gotowe! Wezmę jeszcze więcej i jeszcze! Ale teraz jestem śliczna! Fajnie! Tym razem wybiorę przycisk losowo. To chyba czerwony! Przebijamy balon!
Wow, co to było? Coś leciutkiego. Yeah, kolejne przekąski. To serowe chrupki. Okej, teraz wybiorę guzik z tej strony. Ten, ciekawe co się wydarzy. Zaraz się dowiesz. O, a to co? Ale galaretowate. Jest ich mnóstwo. A, gałki oczne, gapią się na mnie. Chwila, już wiem co to jest. To przecież żelki. Patrzcie na to. Haha, są pyszne. Mam teraz oczy w dwóch kolorach. Dobra, koniec żartów. Czas na jedzenie. Magiczne wiadro? Co niby mamy do niego włożyć? Już wiem. Gumisie! O tak, i to sporo. I trochę coli. Okej, dużo coli. I jeszcze jeden składnik. Mentosy. Gotowa? Wrzucam. Wow, gumisie są wszędzie. To jak gumisiowy wulkan. Wow, to niesamowite. Wow, znak z dwoma dłońmi. Jest kolejny. I znak zakazu. Ekscytujące. Hej, ciekawe co mamy na talerzach. Wow, co to jest? Co? O, ja też chcę coś takiego. A co to? Co się stało? O, nie martw się, trochę dostałaś. To nie fair. Wow, ekstra. Szybko, patrz, to niesamowite. Powstała tęcza. Rzeczywiście. Yeah, obie ręce. Ja mam tylko jedną. Chwila, wciąż mamy kukurydzę. Już wiem, jaką sztuczkę zrobię. Włożę kukurydzę do tego pojemnika. Teraz dodam cukierki i porządnie wstrząsnę. Gotowe, tęczowy popcorn. Tadam! Serio? To dla mnie? Co? Czemu nie mogę? Oj, nie pamiętasz? Możesz użyć tylko jednej dłoni. No tak, tylko jedna ręka. Pycha. Czekaj, czekaj, ja zacznę. Okej. O, co? Ale maleństwo. Nie mogę w to uwierzyć. Trudno. Zobaczmy, co ja mam. Wow, wieża z pizzy. Mniam, mniam, mniam. Co to jest? Znów mam dwie ręce. Zero rąk? No cóż. Chowam je za plecy i biorę się za jedzenie. Ale pychota. Jak ja uwielbiam pizzę. To wygląda smakowicie, a ja mam to. Wpadłam na niezły pomysł. Myślę, że się sprawdzi. Wbiję końcówkę tutaj i trochę napompuję. Ale głupi po... Wow. Już prawie... Mamy to! Super! Proszę, potrzymaj. Czemu? Po prostu to weź. No dobra. Mniam! Ciekawe czy... O tak, mięśnie! Okej, wezmę to do buzi i... No dalej, zacznij pompować! Okej... To działa! Wow, ekstra! Zobacz, jakie mam wielkie mięśnie! Ale jestem silna! Super, teraz moja kolej! Dobra, jestem gotowa. Pompujemy. 3, 2, 1. Co? Nie! Nie! Mówi się, że człowiek je oczami. W tym wyzwaniu z pewnością tak właśnie było. Czyje dania wolelibyście zjeść? Sunny czy Ginny? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić inspirujących pomysłów.